Dzień dobry pani doktor. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Teraz możemy oficjalnie się już poznać. Jarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy widzieliśmy się dzisiaj z doktorem Aleksandrą Rurasz, powiedziała, proszę mówić o mnie, po prostu lekarz. Tak zrobię, tylko chciałbym przy okazji naszym widzom podpowiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja drogowa w największych polskich miastach. Myślę o Gdańsku, Warszawie i Krakowie na razie tylko. Jeśli chodzi o Kraków od strony Wieliczki, czas się skrócił. 29 minut, żeby dojechać do centrum miasta, z Michałowic 40, z Zabierzowa 31, z Liszek 31 także. Jeżeli chodzi o stolicę, korkometr.pl mówi, że teraz w stolicy dojazd do serca miasta od strony południowej na przykład też troszeczkę się już uspokoił. To było jakieś 52 minuty, a teraz widzę, że w Warszawie od tamtej strony to jest 43, nieźle. Skabat 34, z Konstancina 46, z Marek 48, a od Pruszkowa 51 minut i szybko jeszcze tylko Gdańsk. Ma pani chwilę? Oczywiście. Super. W Gdańsku sytuacja też powinna się uspokajać. To było dzisiaj najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o długość stania w korku miasto w Polsce. Według korkometru.pl, żeby z Gdyni do serca Gdańska dojechać teraz potrzeba około 40 minut, 46, z Sopotu 21, z obwodnicy około 15, a z Nowego Dworu Gdańskiego 49 minut. Dziękuję panie Dominiku. Rząd dzisiaj siada i zastanawia się, co zrobić z tym smogiem w Polsce. A pacjenci, bo zakładam, że każdy, kto żyje w Polsce, jest w jakimś sensie pacjentem, prawda? Tak, oczywiście. Patrząc na smog. Przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, te najgroźniejsze pod względem zdrowia, to te pyły zawieszone. W skład tych pyłów wchodzą dwutlenek azotu, ozon, węglowodory aromatyczne. I sprawdzałam i wczoraj węglowodory aromatyczne, w tym benzopiren, jest przekroczona norma o 40-krotnie względem norm narzuconych. Czekałem na to, że wsiądzie pani w jakiejś gustownej maseczce, bo teraz jest moda na to, żeby o ile nad fryzurą człowiek zadbał, nad makijażem zadbał, nad strojem zadbał, to teraz maseczki z przeróżnymi wzorami też zaczynają być powoli standardem. Nie ma pani jako lekarz, który jest bardziej świadomy niż ja tego, co wdycham, takiej pokusy, żeby się lepiej chronić? Ja jeszcze mam astmę dodatkowo, więc zdecydowanie powinnam taką maseczkę kupić, ale zawsze jakoś nie mam na to czasu. Dodatkowo te maseczki do tej pory były dość drogie, dlatego że ten problem był, ale nie był tak popularny, w związku z czym producenci narzucili wysoką marżę. Teraz te maseczki spadają cenowo, jest większy wybór, tylko z maseczkami też trzeba ostrożnie, bo te maseczki chirurgiczne, takie stanowią barierę, ale one nie są, nie chronią nas przed zanieczyszczeniem powietrza, przed tymi szkodliwymi cząsteczkami. Te dobre maseczki tak naprawdę to są maseczki antysmogowe. Najlepiej, gdyby miały filtr... Czyli trochę więcej ważą, podejrzewam. Są większe. Są oczywiście dużo droższe niż maseczki chirurgiczne. No ale one chronią nas przed zanieczyszczeniami. Z tym, że jak się kupuje te maski, warto zwrócić uwagę, żeby miały filtr wymienny, bo... A wymieniać się go jak często? No właśnie, teraz... Dzień prawie, nie, ale teraz z tym zanieczyszczeniem powietrza, jakie teraz jest nad Warszawą, to powinniśmy wymieniać co około 200-300 godzin według wskazań producenta, więc bardzo często. Czyli odejmujemy czas snu i siedzenia w domu i właściwie robi nam się, myślę, że po dwóch tygodniach do wymiany. Tak, tak. Okay. Tylko sam filtr, nie cała maseczka już. Ale to jest naprawdę skuteczne? Czy tak, to jest jeden ze sposobów, bo nie ma ich za dużo? Nie, to znaczy tylko musimy zwracać uwagę. Na produkcie, gdzieś tam na opakowaniu powinno być napisane najlepiej N99, to oznacza, że wyłapujemy 99% zanieczyszczeń tych cząsteczek PM10 i PM2,5. I PM2,5 są najniebezpieczniejsze, tak więc... A co one mogą zrobić z naszym organizmem? Co mogą nam tak naprawdę pokiereszować? Cząsteczki PM10, czyli te większe, 10 mikrometrów, one mogą powodować stany zapalne spojówek, drażnią gardło, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli. A jak często zdarzyło się pani w pani praktyce, jeśli do takich sytuacji dochodzi, powiedzieć pacjentowi, który przychodzi, ma zapalenie spojówek, ma problemy z krtanią i inne, powiedzieć to przez smog? Bo wydaje mi się, że zawsze szuka się jakichś innych przyczyn, a smog jest właściwie taki trochę niezauważalny. Przede wszystkim smog to takie nowe zjawisko, to znaczy to zjawisko jest, ale teraz dopiero jest zwiększona świadomość i w zasadzie zawsze doszukujemy się jakichś innych przyczyn. Zapalenie spojówek, przewlekły kaszel, to zwykle kojarzymy to z jakimiś alergiami, ale też podrażnieniami, bo właśnie to ciągłe odchrząkiwanie, pokasływanie też jest związane z zanieczyszczonym powietrzem. Jak to sprawdzić, że to właśnie przez to, a nie przez
zwykłą grypę, przeziębienie, no, wirusa od kolegi. Jak są wirusy, to są też inne objawy. Jest kater z nosa, zwykle jest gorączka albo chociaż stan podgorączkowy. Natomiast takie uczucie piasku pod spojówkami czy ciągły kaszel, no raczej to oznacza, że coś nas drażni. I teraz zaczynam się zastanawiać, czy to z niewyspania, to ten piasek pod powiekami, który ja czuję, czy to przez smog. Tak, dużo ludzi choruje na zespół suchego oka. Właśnie te wszystkie ekrany LCD, czy to laptopy, czy smartfony. No ciężko to rozróżnić. Dominik, wyłącz to, proszę. Wyłączamy wszystko, co tutaj daje jakikolwiek światło. Bo objawy wszędzie są takie same. No ale pani sobie się bez telefonu przy oczach chce. No nie, ja właśnie absolutnie. Ale jak na przykład wyjeżdżamy na wakacje i... To przereklamowane są wakacje bez telefonu. Wakacje przereklamowane. No bez telefonu, tak, ale same wakacje są w cenie zdecydowanie. To właśnie w dużych miastach jest bezwiecznie. Ta pogoda jest taka stała. Rzadko kiedy zawieje, w związku z tym czujemy suchość. Jak wyjeżdżamy na wakacje nad morze, to zupełnie inaczej odpoczywają nam oczy, mniej nas pieką. Wiemy, że jest bardzo trudno zrobić coś ze sobą, jeżeli sprawdzimy sobie, teraz powstało mnóstwo aplikacji, które o tym mówią, jakie jest to zanieczyszczenie i wiemy, że tak naprawdę powinniśmy siedzieć cały dzień w domu. Ale nie możemy siedzieć cały dzień w domu. To co można zrobić, żeby sobie skutki tego smogu oddziałującego na nasz organizm ograniczyć? No jest kilka rzeczy. Po pierwsze, taka bardzo podstawowa, to warto cały czas pić, tak żeby śluzówki były nawilżone, bo cząsteczki, część się osadzi w gardle na tych nawilżonych śluzówkach i nie wpadnie do gardła, ale żeby one się osadziły i nie wpadły dalej do płuc, no to musi być gardło wilgotne, czyli nie zasuszajmy się. Też warto jest oddychać przez nos, dlatego że tam znajduje się nabłonek z komórek śluzowych i nabłonek migawkowy. I w śluzie produkowanym przez te komórki śluzowe zawieszają się różne szkodliwe cząsteczki, w tym wirusy, czyli bakterie. Pić, jeść coś specjalnego? Tak, są jakieś potrawy, które są w stanie oczyszczać nas organizm jednocześnie? Tak, to są wszystkie substancje, wszystkie pokarmy, które mają przeciwutleniacze, czyli witaminy A, C, E, selen. Może to być kapusta kiszona, ogórki kiszone, cytrusy. To są substancje, które zabijają wolne rodniki, które pomagają nam oczyszczać organizm ze szkodliwych substancji. Czyli tak naprawdę dieta jest nam potrzebna też z uwagi na smog. Tak, zdecydowanie, bo wdychamy właśnie wolne rodniki, a dieta będzie nam zabijała już te, które się dostały do naszego organizmu. To szkodzi najbardziej którejś konkretnej grupie wiekowej, czy niezależnie od wieku tak samo to szkodzi wszystkim, ale są grupy, które szczególnie powinny się bać. To są niemowlaki, noworodki, kobiety w ciąży i osoby starsze i takie z problemami z układu krążenia czy układu oddechowego. Sprawdzałam niedawno i w populacji ogólnopolskiej 6% dzieci ma astmę skrzydłową stwierdzoną, natomiast w Krakowie, który no, był do tej pory takim numerem jeden smogowym w Polsce. Tak, ale teraz na podium grozi mu Chengdu i Warszawa. Wszyscy, właśnie większe miasta. To w Krakowie jest 16% osób z astmą skrzydłową, czyli powinni się smogu również obawiać alergicy, no bo ewidentnie idzie to w stronę astmy w tych grupach zagrożenia. Zastanawiam się, w którym momencie dojdziemy do tego, że jeżeli lekarze będą stwierdzali, że nasze objawy, nasze choroby, nasze kiepskie zdrowie wynika ze smogu, będziemy mogli zaczynać pozywać tych urzędników, którzy nie doprowadzili do tego, żeby powietrze było czystsze. Albo tych ludzi, którzy nie wymielili swoich pieców i palą tam wszystkim, czym mogą. Też właśnie o tym myślałam, ale myślę, że to jest jeszcze bardzo długa droga, dlatego że w zasadzie w Polsce brakuje ekspertów do smogu, dlatego że no, to jest nowe zagadnienie, nowe zjawisko, ono teraz jest powszechne w mediach, natomiast długo w zasadzie nic o tym smogu nie słyszeliśmy. Ja zajmowałam się niedawno badaniem wpływu dymu tytoniowego, też podczas palenia biernego, na zdrowie dzieci. I chociaż są udowodnione i chociaż wiele prac powstało na ten temat, że jest negatywny wpływ, no to mimo wszystko nie ma żadnych sankcji wobec ludzi palących przy dzieciach czy w miejscach. Nie ma i pewnie nie będzie długo, no bo no palę, no bo jest wolność, mogę sobie palić, a dziecko niech odejdzie kawałek dalej, nie wdycha, prawda? No chociaż często mamy z wózkami chodzą i palą papierosy, dziecko tak. Nie ma jak odejść. Więc myślę, że jeżeli nie ma w kwestii papierosów, to na smog się jeszcze dłużej będziemy musieli naczekać. Ma pani, albo zauważyła pani ostatnio, więcej osób, które przechodzą i mówią, że czują się źle i proszą o to, żeby sprawdzić, czy to czasem nie przez smog? No dzieci może tego nie zgłaszają, natomiast rodzice są zaniepokojeni smogiem. To faktycznie jest taki problem, który przedarł się już do świadomości ogólnej. I
no nie mamy takich badań, które jednoznacznie pokazywałyby, że to wpływ smogu. Natomiast widzimy pogorszenie czynności płuc, kłopoty z oddychaniem, obrzękniętą błonę śluzową nosa i gardła. I są na to lekarstwa? Czy to jest schowanie się przed smogiem i koniec? To są tylko... Są na to lekarstwa, natomiast to jest leczenie objawowe, nie przyczynowe, czyli możemy sobie zmniejszać obrzęk błony śluzowej, natomiast te leki też nie są obojętne. Te leki możemy stosować maksymalnie 5 dni, a wygląda na to, że smog będzie się utrzymywał troszkę dłużej niż 5 dni, więc w zasadzie leczenia przyczynowego nie ma. No maseczki antysmogowe. Czyli mamy maseczkę, którą wymieniamy filtr co 200 godzin, powiedzmy. 200-300 godzin. Zamykamy szczelnie okna, siedzimy w domu. Jak musimy jechać samochodem, oczywiście, że się tego nie da uniknąć, to nie da się. Należy zamknąć okna. To staramy się, żeby była hybryda, ja to rozumiem. Zamknąć okna i obieg wewnętrzny. No i o ile się uda omijać godziny szczytu. Obieg wewnętrzny, dobrze. Dobra. Dominik, nie przygotowałeś auta w ogóle na spotkanie szczytu z panią doktor. No i mniej takie ruchliwe ulice, o ile to możliwe, wybierać. Możemy też spróbować, jeżeli... Pojeździć po sąsiadach i powiedzieć, kochany, widziałem, że palisz całą folię, którą miałeś w garażu. Tak, została ci po wiośnie. Nie rób tego, kochany. No, ale... Opony, styropian, to wszystko... Niesamowicie wszystko w atmosferę wsiada. A to są jakieś takie fundamentalne rzeczy, wydaje się. No styropian się może i pewnie fajnie pali, nigdy nie próbowałem, ale jest to, no, wydaje się na chłopski rozum absurdalne. Plastik, zabawki, to właśnie wszystkie w zasadzie rzeczy, które nie są przeznaczone do spalania. Recykling po polsku. Tak, tak, taki polski recykling. Po prostu lekarz. Bardzo dziękuję pani doktor za spotkanie z nami i za tę rozmowę. Mam nadzieję, że... Mnie trochę tak, bardziej głowa się otworzyła i Państwu też ta rozmowa pomoże. A rządowi, który dzisiaj będzie się smogiem zajmował, też później oglądanie tej naszej rozmowy na VOD pozwoli inaczej zaplanować decyzję. Doktor Aleksandra Rurasz, lekarz, dziękuję. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Proszę chwilę jeszcze poczekać, bo nie mam dla Pani palta, a nie chciałbym, żeby musiała Pani sama sobie wystawiać receptę, dobrze? Dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję. Nadeszło? Nadeszło. Teraz dobra. Już jest Pani bezpieczna. Do zobaczenia. Ukłony. Ostatnio, wczoraj dokładnie, kiedy przeczytaliśmy sobie informację, kiedy przeczytaliśmy informację od Ministerstwa Cyfryzacji, które mówi: dzień dobry, panie doktorze, panie pedagogu, panie dyrektorze, panie Łukaszu Ługowski, zapraszam serdecznie. Proszę, no duży się... jestem albo... albo jakoś tak. To Kalisz nawet wczoraj tak nie mówił. Ale Kalisz jest niższy. Znamy się z Kaliszem. Nasz Łukasz kiedyś. Ługowski, szef, dyrektor młodzieżowej organizacji. Socjoterapii, tak jest. Też, KONT. Też KONT. Kiedy wczoraj przeczytałem, że jest takie ministerstwo w rządzie, które jest, wydawać by się mogło, tak jednolity, które mówi, że podstawa programowa przygotowana przez MEN jest fatalna, pomyślałem sobie, jest nadzieja. Nie ma żadnej nadziei. Nie, lecimy po swoim, to jest ortodoksja przede wszystkim. I tu jest główne zadanie Ministerstwa Edukacji. No bo pan mówi o tej krytyce, że inne ministerstwo krytykowało, no, bo tam jakieś... No ale słyszał pan, żeby tak się zdarzyło, że wewnętrznie się krytykują? Nie, myślę, że oni tu mieli ustalone. Nie. Ale swoją nie. drogą, bo pocieszające dla mnie było to, że to krytykuje Ministerstwo Cyfryzacji. Tak. Myślę sobie, przyszłość. Zauważyli mało przyszłości w podstawie programowej. Ja myślę, że gdzieś tam raz, że mało przyszłości, dwa, że pewnie jakiś błędy są, bo jak się coś tak strasznie szybko robi, no to się nie, robi no błędy. Mieli 24 godziny na to, nie? No, jasne. Nie, ale cała ta reforma jest robiona na chybcika. Jest. I jeszcze raz mówię, to od czego zacząłem, takie hasło, ortodoksja, bo ja mam taką swój apel smoleński, swój własny, to znaczy jak jestem... A chcesz teraz, ja mogę zjechać i staniemy do apelu. Nie, zaparkujemy, nie, nie, do nie, nie, apelu. Nie, apel polegający na tym, że za każdym razem o tym mówię. Aha, okej. Okay. Tak, bo to jest taki leitmotiv. Dobrze. Leitmotiv polega na tym, że wczoraj w Trójce z taką swobodą sobie mówili o tych obecnych uczniach pierwszych klas gimnazjum. Mhm. Bo to jest ten koniec starego systemu. I tak sobie en passant, zupełnie bez żadnego problemu, mówił o tym, że jak ktoś nie zda, to wraca do siódmej klasy podstawówki. Bo to jest inna podstawówka. To, że on będzie miał dwa świadectwa podstawówki, to drobiazg. To jakiś straszliwy bałagan się ale robi. Ale dwa czerwone paski, zobacz. Jasne, świetnie można zaliczyć, ale to jest drobiażdżek. Natomiast jak ten pierwszoklasista obecny, i to teraz proszę posłuchać, bo to strasznie ważne, jak on trafi do trzeciej klasy i tam mu się powinie noga, to się zaczyna robić grubo, bo ten, który w tej chwili będzie powtarzał w tym roku, ewentualnie, tfu, nie daj Boże, nikomu nie życzymy,
to będzie powtarzał w siódmej klasie. To jest siódma klasa i siódma w systemie, mhm. prawda? Bo to jest pierwsza klasa gimnazjum, też jest siódmą klasą. Natomiast jak on dotrwa do trzeciej klasy, która jest dziewiąta w systemie, to oprócz tego, że powtarza, to się go cofa o rok. On będzie powtarzał w ósmej klasie. I to jest natomiast ortodoksja polega na tym, że pani minister mówi, w żadnym wypadku nie można robić klas zbiorczych, bo trzeba skończyć z tamtym systemem bezpowrotnie. Niech się uczy gówniarz, a jak się będzie dobrze uczył, to jak jest chory, siedział, a jak jest chory? A niech nie będzie chory. Uwaga. Ja przepraszam, niech nie będzie chory, no. Niech nie będzie chory, no. Dobra, tak, dobra. Po pierwsze będziemy mu zaliczali za friko, prawda? No bo wtedy jasne, że trochę on jest tak, jakoś żeby tam, nie robić krzywdy żeby szkoły, nie robić no. krzywdy, no. Ale po drugie, no ja właśnie nie wiem i teraz bym namawiał jakichś naszych bardzo dobrych prawników, żeby zaskarżyć ten system, bo tak naprawdę, czy można kogoś cofać o klasę niżej, cofać, to znaczy, bo to jest prawa nabyte. No, bo to, tak naprawdę tak, system szkolny jest jakoś tam... Tylko wiesz, ile osób to może dotyczyć tak naprawdę? No, to jest margines marginesu. Tak, tylko że rano, to, że margines marginesu, to nie znaczy, że to jest potworne nieszczęście. Mało tego, żebyśmy już wyczerpali cały ten temacik. Jak ten sam młody człowiek będzie zdawał z roku na rok i dotrwa do klasy maturalnej w tym starym systemie, ale to jest ostatni rok starego systemu, i uwali w tej trzeciej klasie maturalnej, to będzie powtarzał w trzeciej, ale przedmaturalnej. To będzie 2 lata. No tak, znowu dostaje 2 lata. No i dobrze, to się nauczy wreszcie. To się wreszcie czegoś nauczy. Dobra, ale jak on chorował? Albo rodzice wyjechali do Szwajcarii i coś tam się dziwnego wydarzyło i tak dalej. No dobra, to jest tak, że to jest rzeczywiście problem. I tu jest ta ortodoksja, bo jak poprzednie systemy się kończyły, to nie było żadnego problemu, żeby robić klasę zbiorczą. Ba, ja mówię, Łukasz Ługowski, że jestem w stanie u siebie, no w takim samym tempie, jak oni robią reformę, zrobić taką klasę zbiorczą. Dla całej dzielnicy, dla całej Warszawy, wszystko jedno, ile tych dzieciaków nie było. Sam zacząłeś, więc ja tylko zapytam Cię w tym kontekście, który poruszyłeś, ile Łukasz Ługowski przeżył reform oświaty w swojej historii zawodowej? Dużo, z tym, że taki bezpośrednio to 3. Takie duże. Tak. 4. 5. Dobra. Pierwszą to jak krótko, sam byłem... Nie, dobra, nie, ale pierwszą... nie żyje 100 lat, a przeżył 5 reform oświaty. Tak, i ciągle reformujemy. Nie, bo to inaczej. Ta reforma, która teraz... Dlaczego ja tu miałem wątpliwości? Bo ta reforma, która w tej chwili zostaje... Inaczej. Ten system, który zostaje cofnięty, to była reforma wdrażana przez lata. Nie przez rok. I kiedy już w związku z tym wdrożona? Ona w tym momencie w zasadzie powinna być skończona, to w tym momencie ją cofamy, bo tak naprawdę tam były pomysły z 6-latkami, wszystko to było wdrażane stopniowo. A to nie jest tak, że szkoła też nie potrzebuje fermentu, żeby właśnie w niej co chwilę coś Szkoła na pewno nie potrzebuje rewolucji. To bardzo źle znosi szkoła, rewolucję. Natomiast ewolucję tak, no jasno, że musi ewoluować. I w ogóle tak naprawdę ta ewolucja jest słabiutka, to co mówi mój imiennik Łukasz Turski, sławny fizyk, prawda? Że uczymy kompletnie rzeczy niepotrzebnych, mało tego nie zauważamy, że na przykład jest informatyzacja i że mnóstwo rzeczy, oba mamy przy sobie gdzieś tam komórki, w komórce wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić. Tak, ale wiesz, to myślę o tej sytuacji właśnie wczorajszej, że jeżeli Ministerstwo Cyfryzacji krytykuje podstawę programową, to się zaczynam zastanawiać, czy rzeczywiście ktoś zwrócił na to uwagę, że to, co się dzisiaj proponuje uczniom, czy to, co się proponuje nauczycielom, żeby włożyli do głów uczniom, nie jest przestarzałe według niektórych ludzi. Ja jestem polonistą. Tak. No i będziesz musiał przerabiać Rymkiewicza Odę do Kaczyńskiego. Nie będę musiał, mam nadzieję. Chyba, że mi ktoś przyjdzie, wizytator i o to się upomni. Ale zobacz, będziesz miał możliwość. To nie, po co mam tego możliwość. Mickiewicza znaczy, ciągnąć, jak możesz? To następne. Rymkiewicza, dobra. Natomiast jest następny problem, bo tutaj Rymkiewicz pięknie się rymuje z Mickiewiczem, prawda? Nie. Znowu wracamy do pomysłu, już teraz jako polonista mówię. Wracamy do pomysłu, który już się cieszyłem, że się skończył. To znaczy, robimy biednym dzieciom szczepionkę z pana Tadeusza. Pan Tadeusz jest naprawdę niezłym kawałkiem. Tak. Tyle, że jeżeli go przerabiamy, w cudzysłów to był z tym przerabiamy, nie lubię tego słowa, w podstawówce, wszystko jedno na którym poziomie, to w tym momencie te dzieciaki już wiedzą, że to jest głupie i że ten cały 13-zgłoskowiec i te wszystkie ryby, wszystko to jest bez sensu. Bo te dzieciaki... Przestań obalać to, co ja mam w głowie. No. Sekundę. Bo tak naprawdę z pana Tadeusza to można z dzieciakami dogadać w liceum.
i można zobaczyć te smaczki, te można mrówki. Obejrzeć, takie fajne rzeczy. Przychodzi, przyjeżdża prawiczek na wieś i nagle patrzy, drzewem, nie dam delimena. Zosia patrzy dziewczynę ubraną, ale dla niego prawie nagą i dostaje szoku, prawda? I potem myli ją z delimeną, ze starszą panią. Przy okazji jeszcze biologię tak, załatwiamy. No biologię, ale no i tak do życia w rodzinie uczymy, prawda? I przysposobienie obronne, tak, przysposobienie obronne koniecznie. Buduje, tak, tak. No. Nie, ale mamy szczepionkę. Dzieciak ma szczepionkę. Już wie, że to jest bez sensu. Już wie. Już sam tego nie przeczyta, przeczyta opracowanie, bo to jest choroba nauczania albo literatury w szkole. Księgę, legendarną albo 13 księgę, tak, ale to już też klasyk, ale już nie do końca Mickiewicz, tak. Natomiast no, to jest problem, no. Ten zestaw lektur, też gdzieś tam w jakim telewizorze byłem i o tym mówiłem, ten zestaw lektur jest śmiertelnie nudny. Bo to jest przede wszystkim gdzieś tam takie nastawienie się na... Ale wiesz, jak masz 24 godziny na napisanie reformy, no to siedzą psiułki przy biurku i mówią, co czytałeś ostatnio? No dawaj, to dawaj, wpisujemy. No to nie do końca tak, przesadzam, bo to ładnie tak brzmi, ale to mniej więcej tak, no bo to nie inaczej. Bo ja kiedyś tam brałem w tym udział. To się kłócą w takim zestawie. Kłócą się, kłócą się miłośnicy Mickiewicza z miłośnikami Sienkiewicza i z miłośnikami Norwida i z miłośnikami Leśmiana, prawda? I dlaczego tego więcej, dlatego tego mniej. Natomiast tak naprawdę nikt nie myśli o recepcji, o tym, że te dzieciaki oduczamy czytania. I to jest wielki problem. Znowu, ze względu na te nasze różne cuda, oni nie czytają, albo jak mówi znowu Turski, oni czytają, ale czytają wyłącznie tu. No tak. Wyłącznie tu. Nie, ale to jest to samo, co kiedyś profesor Turski w naszym studiu właśnie opowiadał. On nie ma problemu z tym, żeby wnuczce oddać tablet, ale pytanie jest, co ona na tym tablecie robi, bo jeżeli ona na tym tablecie uczy się pisać, rozwiązuje jakieś krzywówki i tak dalej, krzywówki w sensie krzyżówki zabawy, też. Tak? Tak, świetnie, to jest nie, a krzyżówka fajnie. Świetnie. Tyle, że tak naprawdę nie uczymy dzieciaków tego, co by było najważniejsze. Ale bo nie ma na to czasu, nie żeby ma na to pieniędzy nie, żeby oni określali, czego nie wiedzą. Czego naprawdę chcą się dowiedzieć, prawda? Bo to jest główny problem. Czego ja bym się chciał dowiedzieć? Co mnie ciekawi? I co mnie... Tak naprawdę nas nauka kompletnie nie ciekawi. To znaczy, ciekawi nas nauka do szóstego roku życia, dopóki nie pójdziemy tam do siódmego. Wiesz, ale myślę, że ona nas ciekawi też zależnie od tego, kto nas uczy. To jest jasne. Ja mówię o tym, że dzieciak jeżeli mamy do czynienia z dzieciakiem przed siódmym rokiem życia, przed pójściem do szkoły, to on zarzuca nas pytaniami, prawda? Tuwim ze Słonimskim w Oparach Absurdu mówili, przy którym pytaniu ta pani dała dzieciakowi w pysk, bo już nie wytrzymała, prawda? Natomiast potem idzie do szkoły i przestaje zadawać te pytania. Albo się boi. Bo się boi. Bo nie ma czasu. Nie, bo go to nudzi. Przecież co jest... Zagrożeniem szkoły jest śmiertelna nuda. Przecież przypomnij sobie, no ja się w szkole śmiertelnie nudziłem. No śmiertelnie. Niektóre kawałki mnie interesowały i to, co zostało tu powiedziane. Czasami przychodził nauczyciel, który miał jakąś tam charyzmę, no i wciągał w jakąś rozmowę. A tak to jest śmiertelna nuda. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, i to jest taka podstawowa, ja chyba nawet tutaj, jak byłem z panem Węglarczykiem i rozmawialiśmy... Szanownym panem Węglarczykiem. Tak, szanownym panem Węglarczykiem. To chyba o tym mówiłem też, że tak naprawdę takie główne zadanie, jedyne, co możemy przewidzieć w procesie nauczania, to znaczy ten ewentualnie co się przyda temu młodemu człowiekowi, to wiemy, że przyda mu się praca zespołowa. Natomiast my kompletnie nie uczymy pracy zespołowej. Gdzieś był pomysł na ten projekt, czy mówiąc snobistyczniej project, prawda? Żeby tam różne rzeczy robić wspólnie. Natomiast w tej chwili to odhaczamy, że to jest zrobione i tyle. Natomiast tu mam taki bombocik, więc jeżeli ktoś któryś raz słyszy ten bombocik, to niech się na mnie nie oburza. Kolejna że nie, ale zaraz powiem, że jeżeli dzieciak próbuje pracować zespołowo, to od razu nauczyciel mówi mu, nie ściągaj. Prawda? To jest jedyny kawałek, kiedy oni próbują pracować zespołowo. Właśnie... Ale to jest podstawowa rzecz, żeby pracować zespołowo. Jeżeli to wiadomo, to dlaczego, nie wiem, nikt was nie pyta, was, specjalistów, którzy pracujecie na co dzień z dziećmi, że nie z tego potrzeba, nas by to rozliczali. Nie z tego nas korytarz. No, ale później życie rozliczy tego młodego, czy on przychodząc do jednej, drugiej, trzeciej firmy będzie potrafił pracować zespołowo, bo project to zespołowa gra. No. Oczywiście, no w tym rzecz, no, bo, ale w ogóle nie... Uczymy wyłącznie indywidualnego sukcesu. Co chwilę będą mu mówić, proszę, sprzedaj mi się, no bo a on będzie myślał, o Boże, jak mam się sprzedać, kim ja jestem. Nikt mnie tego nie nauczył, że mam stanąć przed kamerą. Tego w szkole w ogóle nie uczymy, tego w szkole kompletnie nie A to jest wymagane dzisiaj coraz bardziej. Każdy wchodzi w jakąś publiczną sytuację i ma porwać tłum. No dobra, no i to wiemy, że takie rzeczy byłyby się przydały. No ale to my to wiemy, ty to wiesz, ale po drugiej stronie w MEN masz, jak rozumiem, specjalistów, to oni was słuchają? Nie, oni są specjaliści od pisania w tej chwili programu, bo muszą to zrobić szybko.
I to jest tak jak nauczyciel, jak dziennikarz musiał napisać kiedyś tam wierszówkę, bo mu się dziura zrobiła, bo cenzura coś wycięła, prawda? No ja jeszcze tak, tylko wierszówka, wiesz, lądowała w koszu na zajutrz, a ta reforma chwilę posiedzi. No, ta reforma chwilę posiedzi, chyba że znowu... Nie no, bo to jest następna rzecz, to następny problem, o którym ja ciągle mówię, że potem obalimy PiS, i przyjdziemy i zrobimy swoją reformę, to co mówisz. Następna reforma, którą będziemy przeżywać, prawda? I ją zrobimy równie bezrefleksyjnie. I to jest największy problem, jaki może być. Ale to znaczy, jest problem, że ludzie właśnie tej refleksji nie mają, kiedy kilka reform już było. Jak była tamta reforma, to rozmawiałem z jej autorką, bo tak naprawdę Ireną Dzierżgowską, która główną była autorką, prawda? Bo to jest, mówi się reforma Handkego, ale to Irena przede wszystkim działała. I mówiłem, że tak naprawdę dla mnie to ta reforma powinna być zrobione na tej zasadzie, że w tej chwili mówimy od, jak się zacznie od przyszłego roku pierwsza klasa podstawówki z całym wachlarzem jakby wszystkich działań, żeby ten młody człowiek, jak pójdzie do pierwszej klasy podstawówki, żeby wiedział, jak skończy studia, a bało tego, jak naprawdę do habilitacji może dojść, prawda? Cały cykl. Tak. A ona mówi, no tak, no ale kadencja to trwa 4 albo 5 lat. To nic nie zrobi. W ten sposób niczego nie zrobi. Nie, ale miała rację. Tamta reforma zresztą przyjmowana, zresztą jak przypominasz, ona też była, ja też nie byłem jej wielkim miłośnikiem, ale ona gdzieś tam po latach okazała się słuszna. Tylko panie dyrektorze, myślę o jednej rzeczy i jestem, znaczy, nie przerażony, to mnie już nie przeraża, ale z panią doktor, z pierwszym moim gościem, z drugim moim gościem i z tobą okazuje się, że my dochodzimy mimo różnych tematów do jednego wniosku, że dzisiaj wieloma zmianami w Polsce rządzi ideologia, a nie wiedza, ekonomia. Podstawy są totalnie emocjonalne, a nie merytoryczne. Z Andrzejem Dołeckim jak rozmawiałeś, to tym bardziej to widać, prawda? No, marihuana, która jest najgorszym wrogiem społeczeństwa, prawda? Tak. A dopalacze w ogóle nie widzimy i to, że wpuszczamy dzieciaki w dopalacze, bo wpuszczamy, prawda? Wpuszczamy je w coś naprawdę groźnego. Ale to dlaczego ideologia, pana zdaniem, panie dyrektorze, dzisiaj wygrywa? No? Jest na wierzchu. No bo ideologią się wygrywa wybory. Bo ideologią się wygrywa wybory i opakowaniem. Ale to nie jest tak, że jak masz młodemu zaczniesz otwierać głowę mądrzej, to młody będzie wybierał mądrzej. Ale będzie wybierał po tej kadencji, o której mówiliśmy. On jeszcze w tej chwili nie może głosować na ogół, a jak będzie, mało tego, on na ogół pierwszy raz to nie głosuje, bo jest wkurzony i zbuntowany. Po jakimś czasie dopiero tak, głosuje. Albo idzie i głosuje i albo mamy idzie... to, co mamy. Tak. Bo głosuje wkurzony. Ale ostatnio, kiedy tutaj rozmawialiśmy z Potoryczynem, byłym szefem Instytutu Adama Mickiewicza, on mówił, że właściwie na to wszystko, co się dzieje na świecie, jedyną receptą jest edukacja i sztuka. No. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale jednocześnie jak to rozłożysz na czynniki pierwsze, no to nie ma innego obiektywnego powodu, żeby zmieniać ludzi. No. No tak, no tak. Tyle, że rozsądna edukacja i rozsądna sztuka. Znaczy, sztuka no, ale jest nie sterowana nie, bo sztukę można też jakoś tam próbować ukształtować, prawda? No tak, no, w tej chwili są te nowe pomysły, żeby finansować tylko to, co nam odpowiada, prawda? Słusznie. No jasne. I obcinać wszystkim, którym nie odpowiada, prawda? No i tak. W tej chwili się dzieje dokładnie to samo z edukacją. I robi się jedna piękna, ładnie przestrzeżona, ładnie wymalowana, każda identyczna grupa. Tam nie trzeba pracować w grupie, bo grupa tylko robi to, co mówi jeden przedstawiciel. Nie, jest jedyny słuszny pogląd, prawda? Wydawało nam się kiedyś, że ten pomysł na to, że jest jedynie słuszna ideologia, już umarł. Nie, ten pomysł odradza się i ten pomysł na nowo kwitnie. Tylko myślę też bo rozmawiam z tobą jako dyrektorem takiej organizacji, jaką jest szkoła. I teraz oglądają nas ośrodek, rodzice. Ja jestem ten człowiek, który w recyklingu pracuje. Prawda? To dzieciaki, które skądinąd wypadły. Rozumiem. Ja powinienem się cieszyć, bo im gorzej w szkole, tym lepiej moje miejsce ale funkcjonuje. Wiesz co, że problem jest taki, że zaraz będą reformować... Sekundę, bo teraz posłuchaj. Oni zaraz będą reformować moje miejsce. Oni będą lepiej wiedzieli, jak z tymi takimi dzieciakami trudnymi, jak z tymi trudnymi dzieciakami rozmawiać, jak z tymi trudnymi sobie radzić. I oczywiście się to wszystko posypie. Tylko że
dla społeczeństwa będzie, że to oni mają rację, oni wiedzą. Dzieciątka, Rózeczko, Duch Święty, Bićkarze i parę innych takimi prawd powiedzą. I społeczeństwo to kupi. Gdzie w tym wszystkim są rodzice? Bo tak naprawdę to oni są świetni są rodzice. Ostatnio bębnili pod pałacem prezydenckim. Byłem tam cudownie, tak. Tylko, że co mogą? Pytanie. No dołączyć do ZNP. Dobra, jeżeli... Z kimś takim, kto jest w stanie coś zmienić albo teraz będzie, teraz tak naprawdę i to jest mój apel, bo ZNP, z którego nigdy nie byłem wielkim miłośnikiem, tak, żeby było ale jasne. Ale teraz się zapisałeś. Ja się zapisać to się nie zapiszę, nie. Natomiast to jest stara moja zasada przez babcię mi wpojona. Wrogowie moich wrogów są moimi przyjaciółmi, więc to tak. Więc ja jestem w tej chwili przyjacielem ZNP i z całą świadomością. Mogę powiedzieć, dlaczego nie lubię ZNP, ale to mniejsza. Dlaczego nie lubiłem? A nie, w tej chwili nie będę mówił dobrze, źle o tym, kto jest moim sojusznikiem. Otóż cała nadzieja w tym, że będzie to referendum. Bo PiS powiedział, że jeżeli będzie 500 000, to pewno nie wyrzuci do kosza. Tylko pytanie, czy jest sens robić referendum, czyli wcześniej niż referendum, niż oczywiście rozmawialiśmy sobie przed chwilą, zawracać reformę, która już zacznie działać. W tej chwili już nic nie zrobimy. Natomiast jeszcze w tej chwili można z nią zrobić. To jest jedyny moment, kiedy jeszcze coś można zrobić. Bo potem już będą za daleko, to wszystko pójdzie. W tej chwili jeszcze nie poszło. Natomiast oczywiście tu następna rzecz. Wszystkie niedociągnięcia, i to jest wpisane w ten pomysł, wszystkie niedociągnięcia pójdą na samorząd. To samorząd. Nie. Samorząd się z tym będzie borykał. Ale samorząd też za chwilę odbijemy, także wiesz. Tak, odbijemy dzięki reformie, która się nie uda. Przecież to jest taki pomysł. No. Przecież tak naprawdę w tej chwili te szkoły będzie organizował samorząd, prawda? I jasne, że samorząd warszawski będzie odpowiadał za to, jak te szkoły źle działają. Jak te szkoły gdzieś działają, a szkoły były przygotowane na cykl gimnazjalny. Czy był gdzieś kiedyś przez całe twoje życie na stanowisku taki moment, w którym... Ale ja w szkole jestem wcześniej niż byłem na stanowisku. Wiem, ale był taki moment, w którym rodzice, uczniowie, nauczyciele i urzędnicy, którzy przygotowują jakieś przepisy dotyczące tej organizacji, siedzieli przy jednym stole i mówili sobie, komu co jest potrzebne. Tak, był taki moment, to znaczy był to 89, 90 rok, 92, 91, do 93 tak mniej więcej. To sam początek. Jeszcze, tak? Wszyscy gdzieś tam mieliśmy. Nie. Miałem takie poczucie, że wszyscy mamy ten sam. W tę samą stronę idziemy. Jest. Że tamto, co było, było złe, i idziemy w tamtą stronę. I tutaj tenże Paszyński, który jest w tej chwili wiceprezydentem Warszawy, wtedy był kuratorem, i nagle strasznie dużo rzeczy powstało. Mój ośrodek wtedy powstał, prawda? Ileś rzeczy można było robić. Było otwarcie na to. Wystarczyło mieć dobry pomysł, dobrze go uzasadnić, i było mówione rób. Ale to musiał być rzeczywiście dobry pomysł, dobrze, nie na chybcika. No i myśmy to zrobili. Myśmy zrobili dobrą rzecz. To znaczy uważam, że ten kąt, który mój powstał, mój kąt, jest naprawdę świetną inicjatywą. Ale to wtedy właśnie, bo to był ten bonus nowości, prawda? Ale masz takie dzieciaki, które wypadły z systemu właśnie z uwagi na bajzel w systemie też, czy nie? Czy wąż ma ogon? Odpowiedź jest wyłącznie, prawda? No, że to bajzel w systemie stymuluje te wszystkie problemy, prawda? Bajzel, bardzo szeroko rozumiany bajzel, no prawda? Tak, wszystko można wtedy w tej chwili zrzucić na ten bajzel. Ale tak naprawdę, ojej, ja jeszcze w tamtym systemie pracowałem w SOS-ie, bardzo podobnej placówce niż jak moja. I myśmy jeszcze w tamtym systemie, jako że byliśmy też dosyć odważni, jak na ten system, zaprosiliśmy Jacka Kuronia. I Jacek mówił, jak ten nowy system, jak będzie nowa, to w ogóle nie będą potrzebne takie miejsca, bo wszystkie szkoły będą świetne i wszystkim będzie dobrze w szkole. No nie do końca nam to wyszło. No tak jest, szkoła jest bardzo konserwatywna. A dzieci się jej boją tak w ogóle? Czy w ogóle szkoły? Nie, myślę o reformie. Czy oni o tym rozmawiają na korytarzu, czy to w ogóle nie jest ich problem? I tak wiedzą, że muszą się temu poddać, nie mogą zaprotestować. To nie jest ich problem, bo ja nie uczę w podstawówce. To jest problem podstawówkowych. Mało tego, to jest główny problem. To jest tego pechowego rocznika, który to rocznik rodzice skonstruowali na tym przełomie, prawda? W tej chwili ta pierwsza klasa gimnazjum. Oni sobie nie zdają sprawy, bo to są ci, których to może dotyczyć. Oni oczywiście nie biorą pod uwagę, że ich może dotyczyć, że mogą nie zdać i nagle zostać cofnięci do podstawówki.
No bo oni w przyszłym roku, w tym roku jak nie zdadzą pierwszej klasie, to są cofnięci do podstawówki, której świadectwo mają w domu. Albo u mnie jest. No, świadectwo ukończenia podstawówki. Jak mówię, to jest... Że no to tak, nie jest wielki problem. Margines marginesu. Ale powiedzmy. Margines marginesu natomiast. Ten główny margines to jest właśnie ta trzecia klasa, która w tym momencie zostaje cofnięta. Tu prawnik by się przydał, czy to nie jest złamanie praw człowieka. Mhm. Czy wolno takie rzeczy robić? Czy wolno cofnąć? Cofnąć człowieka o klasę niżej. To, że on nie zda, to traci 2 lata, nie rok. No i to jest karygodne. Panie dyrektorze Łukaszu, jak zawsze bardzo dziękuję za spokojną jazdę, za fajną rozmowę. Miło nam się jechało. Bardzo dziękuję, tak. Dobrym kierowcą się mile jeździło. Bardzo dziękuję. Lepiej niż Węglarczyk rzeczywiście, ale no trudno. Ojej, ja nie chciałem nie coś lepiej gorzej. Powiedzieć, wiesz, wyręczyłem cię po prostu. No. Łukasz Łukowski. Wszystkiego dobrego, do samego razu. Wszystkiego dobrego.